Cześć, tu Ernest! Do gry dzisiaj weszła kolejna duża aktualizacja. U mnie na PC ważyła nieco ponad 1 GB, czyli przynajmniej dwa razy mniej niż poprzednia aktualizacja. W tym filmiku rzucimy okiem na zmiany w balansie gry, nowe sekretne skiny Deadpoola i ciekawostki na wyspie. Na początek ważna informacja. Sezon trzeci został przeniesiony. Obecny sezon potrwa jeszcze do 4 czerwca. Na czas trwania tego sezonu otrzymamy kilka dużych aktualizacji, mnóstwo wyzwań i oczywiście szanse na wbicie wszystkich złotych skinów. Według mnie to zmiana na plus. Wierzę, że twórcy gry wypełnią ten dodatkowy miesiąc sezonu. Bądźmy co do tego pozytywnie nastawieni. A teraz zmiany. Zacznijmy od według mnie najważniejszej zmiany. Granaty wróciły na pole bitwy, ale pozostaną wyłączone w trybach turniejowych na czas trwania turnieju FNCS, aby zachować spójność puli broni, jaka była przez ostatnie dwa tygodnie, odkąd wyłączyli granaty. Z gry dzisiaj rano tymczasowo wyłączono za to miny zbliżeniowe. Pewnie wrócą za dwa tygodnie, no chyba że szybciej je naprawią. Do trybów operacji za to dodano kilka nowych technologii, na przykład podwójne pistolety z tłumikiem, czy możliwość kopiowania technologii innych graczy. Dalej. Zmiany na mapie. Miejscówka Rekin została przeistoczona w więzienie duchów. Jest teraz tutaj mnóstwo cel i panuje tutaj bardziej taki sterylny klimat, typowy dla więzienia. Dociera tutaj teraz mniej światła i nie jest tutaj już tak przyjemnie jak kiedyś. Pomagierami tutaj zostali członkowie organizacji ducha, co oznacza, że Sky też stoi po stronie duchów. Cały układ tego miejsca został zmieniony. Szczerze mówiąc, to trzeba tej miejscówki się nauczyć od nowa, ponieważ wewnątrz to kompletnie inna bajka. Znajdziecie tutaj nowe skrzynki, sekrety i nie tylko. Sky wyrzuca z siebie te same przedmioty. Warte uwagi jest to, że ponieważ to jest teraz miejsce duchów, przedmioty w specjalnych skrzynkach są typowe dla tej organizacji, czyli według mnie trochę słabsze niż te po stronie mroku. Przy okazji sam skarbiec został ciut powiększony. Obok rekina pojawiła się wysepka. Jest tutaj izolatka dla pewnego więźnia. Ciekawe dla kogo? A w domku misiów odbył się napad gnomków. Gnomki z powodzeniem wbiły pełną parą do sekretnej bazy misiów. Uratowali przyjaciela i zamknęli misie w więzieniu. Co ciekawe, te miśki można uratować. Koniecznie to zróbcie, ponieważ za to można zgarnąć 15 tysięcy expa. A na agencji odbędą się jakieś zmiany. Według wycieków może być wybuchowo i mrocznie, jeśli wiecie o co chodzi. Ale dzisiaj zaszła jedna bardzo mała, lecz ciekawa zmiana. Z wnętrza włazów umieszczonych wokół agencji zaczęło wydobywać się fioletowe światło. To nas prowadzi do wniosku, że Midas może użyć mocy burzy lub kostki Kevina do naładowania swojego narzędzia zagłady. Dzięki wyciekom wiemy, że w jego pokoju pojawi się kilka nowych złotych posągów agentów. Plus Midas wystawi na specjalnym miejscu zbroję tej oto postaci, która wygląda na kogoś, kto kontroluje burzę. No, to może mieć jakieś powiązanie. Pozostało nam tylko czekać. Tak swoją drogą, to oto jego intro już skończone. Na mapie zaszło jeszcze kilka innych mniejszych zmian, ale te wolę zachować na oddzielny filmik. W temacie skinów najpierw nowe style. Każdy, kto ma Deadpoola, otrzyma szansę na odblokowanie jego kozackiego, czarno-białego stylu X-Force. Ten styl będzie do odblokowania za prawdopodobnie 9 tydzień jego wyzwań, czyli za kilka dni. Skiny ze zestawu Oro za to otrzymały nowe, mroczne style. Nie wiemy jednak, za co one będą. Ja na przykład jeszcze ich nie mam. Przypuszczam, że będą one powiązane z eventem. A gracze na konsolach PS4 z PS Plusem mogą odebrać nowy pakiet skinów. Zawiera ubiór oraz plecak. Poza tym w plikach gry jest kilka zaszyfrowanych paczek danych i nie wiemy, co dokładnie ukrywają przed nami twórcy gry. Na szczęście nie wszystko zostało przed nami ukryte. Doczekaliśmy się aż 3 nowych skinów Marvela powiązanych z Deadpoolem. Będzie można je kupić oddzielnie albo w pakiecie w promocyjnej cenie. W plikach gry jest też wzmianka o takim pakiecie. To zbieraki i plecaki do tych postaci z Marvela. Według Hypexa, tak jak kiedyś, za oglądanie finałów FNCS na Twitchu będzie można odebrać takie oto darmowe nagrody. Na ten temat pojawi się oddzielny filmik, gdy poznamy szczegóły.
Co ciekawe, do plików gry dodano też nowe emotki z serii ikon. Przypuszczam, że są powiązane z konkursem na TikToku, który był kilka miesięcy temu. W Skin Tracker za to wstawił filmik, prezentujący jednego z zaszyfrowanych skinów. Jego nagranie rozpoznacie po tym, że jest w lobby. To tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania. Oh,
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.